A dlaczego właśnie tę kobietę pan pokochał? No to jest pytanie stosunkowo trudne. Nie wiem, co to znaczy. Ładna, zgrabna, inteligentna. Przy forsie, z mieszkaniem. O co chodzi? Nie, w to nie idźmy, bo tu się człowiek kąpa. Nie, o tej forsie porozmawiamy. To później porozmawiamy. No, może takie bardziej zawodowe. Proszę, prosimy generalnie o krótkie odpowiedzi, bo w pismach kolorowych nie ma dużo miejsca. Dobrze. Jakie przesłanie jest w pańskich piosenkach? W moich najnowszych piosenkach jest przede wszystkim przesłanie do noszenia dobrych ciuchów, ponieważ mamy dosyć już rock'n'rollowego świadka, tych wszystkich undergroundowych zespołów okropnych, gdzie występują niedogoleni artyści w przepoconych podkoszulkach i w schodzonych trampkach. Nie daj Boże, mają jeszcze bermudy i skarpetki. Więc uważamy, że coś takiego dla młodzieży obecnie nie jest dobrym przykładem. I proponujemy lepsze ciuchy, żeby lepiej wyglądać, lepiej się prezentować w szkole, w pracy i podczas zabawy. A czy często zdradza pan żonę? Ja nie zdradzam swojej żony w ogóle. To jest bardzo dobra odpowiedź, prawda? Czy właściwie no, piątka z plusem. A gdzie państwo byliście na wczasach tego roku? Byliśmy, proszę pana, w naszym... Nie wyjeżdżaliśmy z naszego pięknego kraju, naszej ojczyzny. Nie szukaliśmy szczęścia na zachodzie, ani wschodzie lub południu. Jeździliśmy od znajomych do znajomych, którzy mieszkali w Polsce. Coraz więcej moich przyjaciół powynosiło się na wieś. Mają już samochody i pokupowali sobie domy i po prostu... Też kto wie, czy w końcu ja coś takiego nie zrobię, ale to chyba jeszcze nie prędko. Na razie jestem jeszcze miejskim szczurem. Ale ze wstrętem tak się jakoś pan przeciągnął. Nie, bo po prostu szczerze mówiąc można zdechnąć z nudów na polskiej wsi. Taka prawda. Że po prostu jednak mimo wszystko, jak za każdym razem, jak w końcu wracałem do Krakowa, to się cieszyłem i zaraz biegłem na miasto, ale tam niestety nie znajdowałem niczego ciekawego i wracałem do domu. No, tak jak pan jechał z żoną, to musiało być bardzo romantyczne. Bardzo było fajnie i bardzo się cieszyłem, bo to były pierwsze wakacje z dzieckiem nasze. Takie, żeby sobie po prostu pojechać i zobaczyć, jak się dzieciak zachowuje w naturze, zwierzęta, kozy, krowy i tak dalej, konie. A czy może to jest ten klucz do przemiany w Maleńczuku? Może dziecko? No. Być może. Czuje pan tak? No czuję tak. W pewnym sensie faktycznie już nie wypijam tych 50 flaszek miesięcznie, tak jak dawniej. Czy 30. Pijemy z żoną. Albo nie pijemy wcale. Faktycznie stałem się większym domatorem, co powoduje, że więcej czasu spędzam przy komputerze lub przy gitarze po prostu. A jakie uczucia panem kierują, że gra pan na tylu koncertach charytatywnych? No, to już pan naprawdę to jest złośliwe, ponieważ nie cierpię koncertów charytatywnych i uważam to za bzdurę kompletną, ponieważ wszyscy tam zarabiają, tylko nie muzycy. I chętnie bym oddał część po prostu żywej gotówki, na przykład wrzucił do jakiejś skarbonki, niż wygłupiał się i po prostu jechał gdzieś daleko po to tylko, żeby wszyscy zarobili, tylko nie ja. Nie lubię koncertów charytatywnych i wydaje mi się, że ktoś hachmęci te pieniądze. Znaczy, tu bym radził zreflektować swoje poglądy. Bo to jednak chyba nie w kulturze jest, masowej nie jest dobrze być jednak zwolennikiem koncertów charytatywnych. Czyli z tego testu wynika, że pana aspiracje do popkultury i kultury masowej mogą skończyć się... Mogą spalić na panelce, nie, tak? No, mogą skończyć się dobrze, ale mogą... Jest trochę pułapek. A czego pan... Pan już w tą podróż wyruszył w kierunku popu, masowej rozrywki. Czego pan tam szuka? Dla pieniędzy. Nie ukrywajmy. Ja nic innego nie potrafię robić. Wolałbym stopniowo już swojej twarzy tak nie pokazywać. Na razie muszę i ciągle jeszcze moim kolegom z zespołu wydaje się, że media nie są wystarczająco nasycone, że tak powiem, moją czy naszą obecnością. Natomiast ja już zaczynam mieć tego dosyć i myślę, że do końca promocji tej płyty być może będziemy się faktycznie udzielać we wszystkich kawach czy herbatach. Ale mam w planie płytę Pan Maleńczyk numer 2, drugą płytę solową. I myślę, że tam będą po prostu takie kalibry wytoczone, że nawet chyba już nie będą mnie chcieli tak chętnie zapraszać. I co, potem żelazna maska, tak? I być może coś w rodzaju masek, być może coś w rodzaju jednak jeszcze silniejszej charakteryzacji. Trudno powiedzieć, jak to będzie, ale myślę, że media dostaną czkawki.
No media, które chce, żeby pana kochały. Pan chce, żeby pana kochały te media, a pan im taki numer tu chce być. No. No to jak z tą konsekwencją? No jak pan tak będzie... Jak artysta mogę nie być konsekwentny. Mogę zmieniać po prostu styl jak rękawiczki. A to nie będzie pieniążków wtedy? Będą. Z czego? Ze skandalu. Czyli, a może tak, gwiazda pop skandalizująca, bo oczywiście. Brakuje u nas takich. Nie mamy przecież Rolling Stonesów. W naszym kraju bardzo łatwo o skandal. To jest bardzo niski poziom łatwości wywołania skandalu. Wystarczy powiedzieć jedno nieopatrzne słowo, na przykład drodzy parafianie, już jest skandal. No ciekawe, czy się odbywa właśnie w tej chwili jakiś skandal, a może nie, może pan przecenia te swoje umiejętności skandalizowania. Znaczy nie, byłem kiedyś w pewnym radiu, opowiem krótką historię na temat Radia Z, ponieważ tam jest zwyczaj, że artyści, nawet bardzo znani, przychodzą i śpiewają taki głupi zwrocik, upalne granie, coś tam. Bez cienia mówienia. Uważam to za bzdurę kompletną i za w ogóle kiepski tekst do zaśpiewania, niełatwy. I byłem zdumiony, jak niektórzy artyści potrafią sobie świetnie z tym poradzić, ponieważ ja kompletnie nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Zapomniałem, do czego piłem. Jakie było pytanie? O skandalach rozmawiałeś. A, o skandalach. Że łatwo lub niełatwo wywołać. Właśnie. I tam sobie w końcu wymyśliłem coś takiego, że powiem, drodzy parafianie, upalne granie, coś tam, to oni, sorry, stop, tego nie może być. Także jednak parafianie już są skandalem. Mhm. A może pan nam zdradzić jakiś skandal, który wywoła w najbliższym czasie? No, jakiż by to był skandal, jakbym go wcześniej wygadał. A może u nas pan zrobi jakiś skandal? Są kamery, ludzie pana widzą. Nie chce mi się, jestem słaby. To ja... Słabo, tak? Ale ja nie wiem, czy jest ta siła, bo pan mówił w słabości siła. No ja nie wiem, czy to jest siła. No jest to coś w rodzaju siły uniku. Maleńczyk był żywy naprawdę. Ja nie poznaję tego człowieka. Tak. Ani do Piaska niepodobna, ani do Budki Suflera, ani do Ricky Martina. Oj, nie wiemy, panie Maleńczyk, czy z pana będzie gwiazda pop. Ja po prostu jestem gwiazdą. Słabą gwiazdą. No dobrze, a do tej pory ludzie pana kochali za to, ci, którzy pana kochali, nieliczni, to kochali pana za to, że właśnie był pan silną siłą, że potrafił pan skandalizować, że potrafił pan wymyślić coś oburzającego. No a teraz dlaczego mieliby pana kochać? Myślę, że człowieka się kocha, jeżeli zwycięża. Myślę, że jeżeli ktoś zwycięża, jeżeli komuś się coś kolejnego udaje, jeżeli znowu można tego kogoś zobaczyć lub gdzieś przeczytać, to ludzie kochają zwycięzców. Dlatego właśnie ja już nie chcę być zwycięzcą. Ja po prostu uważam, że to bardzo łatwo kochać zwycięzcę. Najłatwiej ze wszystkiego klaskać temu, kto właśnie przybiegł pierwszy na metę. Najtrudniej, najbardziej sportowo, najbardziej honorowe jest oklaskiwać tego ostatniego. Chce pan przybiec ostatni? Nie, ja nie chcę przybiec ostatni, ale ja chciałbym, żeby ci wszyscy, którzy przybiegli kiedyś ostatni i nie mają już siły wystartować jeszcze raz, poczuli, że do nich też coś jest kierowane i że ktoś o nich myśli. Dlatego ja właśnie po prostu do kogoś, komu nie wyszło, nie przychodzi redaktor po wywiad. Do kogoś, kto być może nawet zupełnie dużo lepiej gra ode mnie i naprawdę dobrze potrafią goście grać i dlaczego postanowili zostać rock'n'rollowcami, kto wie. Być może im się wydawało, że po prostu będą gwiazdami. Ale niestety nie wyszło z jakichś tam różnych przyczyn i takich ludzi jest mnóstwo i z takimi ludźmi grałem kiedyś. I nikt o nich nie pamięta i nikt do nich nie przychodzi po wywiad. Ostatnia gitara została zamieniona na pompkę z towarem. I o takich ludziach ja przypominam w swoich pieśniach. Na płycie Psychopop jest piosenka pod tytułem Jestem Sam, którą część widowni, jak sądzę, przyjmuje jako moją historię, ale to nie jest moja historia. Jest to hipotetyczna historia, która mogła mi się przydarzyć, ale mi się nie przydarzyła, o człowieku, któremu nie wyszło i który mimo to, że dużo lepiej gra, nie zrobił kariery i siedzi teraz przed telewizorem i widzi, że to nie to. To, co widzę w telewizji, to dno. Tak, przecież ja dużo lepiej gram, więc dlaczego jestem sam? I takich ludzi zapraszam na swoje koncerty, ponieważ tak naprawdę być może nawet 90% ludzi w ogóle to ludzie, którym właśnie coś nie wyszło.